Nadszedł ten dzień, w którym muszę powiedzieć mojemu klonowi, że znalazłem jego diamenty i odzyskać w końcu kamień nieskończoności. Siemano i na wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i siedzę sobie w moim salonie w Minecraft oczywiście. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na samym początku możecie zostawić, kochany widzu, łapeczkę w górę. Oczywiście jest ona bardzo mile widziana, bo wiesz, łapka w górę to pokazuje po prostu, że ci się podoba i że chcesz więcej takich odcinków jak ten, prawda, superancki odcinek. Więc koniecznie zostaw taką łapeczkę, będzie mi bardzo miło. Dodatkowo możecie, założyć okulary, tak jak ja sobie założyłem tu w Minecraft oczywiście. I oczywiście możecie wbić też na Szef Shopa, tam można kupić sobie, prawda, takie oto tu i koszuleczki i inne takie. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie. Dodatkowo w opisie jest adres, na który możecie wysyłać listy. Tu na przykład mam kolejny list. Kurczę, tu jest na przykład, ale nie będę tak im pokazywał dokładnie, bo możecie jeszcze wychwycić gdzieś adres. Nie chcielibyśmy tego, więc będę to ukrywał. Ale możecie wysyłać paczki, ponieważ będę nagrywał za niedługo odcinek z otwierania waszych paczek, więc myślę, że warto wysyłać, jeżeli chcecie być na odcinku, jeżeli chcecie być częścią, prawda, tego odcinka. Zobaczmy sobie może pocztę moją, czy tutaj coś przyszło, nic nie przyszło nowego. Nikt mnie w tym Minecrafcie nie lubi. Właśnie tu powinny być wasze paczki, jakieś wysłane fanarty i inne taki i inne takie. Oczywiście możecie wysyłać mi większe paczki też, w sensie to jest takie żulenie trochę, w sensie nie chodzi o to, że ja teraz, nie wiem, biedny jestem i potrzebuję, żebyście mi wysłali kisiel, ale jak chcecie po prostu cokolwiek wysłać, mogą to być też większe paczki, jeżeli chcecie po prostu, tak kiedyś się wysyłało i tam jakieś nie muszą to być tylko fanarty, możecie wysłać cokolwiek, żebyśmy się mogli pośmiać później, jak ja to będę otwierał czy coś, więc inwencja twórcza, wysłać mi można cokolwiek, byle nie gówno, więc będę bardzo wdzięczny, jak po prostu coś tam wyślecie, będę miał fajny odcinek i wy też będziecie mieli wiele śmiechu przy tym, jak ja to będę otwierał. Dobra, słuchajcie, skupienie bardzo ważne, ponieważ musimy dzisiaj pójść do mojego klona, powiedzieć mu o tym, że mamy te diamenty, pokazać mu te diamenty i liczyć na to, że on powie: dobra, dobra, stary, oddaję ci kamień nieskończoności w zamian za te diamenty, nie? No i to by było... To by było idealne, gdyby nam się to tak udało zrobić, oczywiście. Ja tu mam strasznie gorąco, więc pozwólcie, że nie robiąc cięcia... włączyłem sobie wiatrak. Dobra, kontynuujmy, prawda, odcinek. Nie będę robił cięcia, bo zapomnę na pewno. Od razu lepiej, jak mi tu trochę zawiewa w plecy. Dobra, słuchajcie, musimy znaleźć mojego klona. On tu gdzieś powinien być. Gdzieś powinien być tutaj na Palionowie, więc będziemy go szukać. Te dziury, nie rozumiem, o co chodzi. Tam zalany cały domek Dave'a. To jest podejrzane to jest zdecydowanie. Ja to nagrywam, prawda, o godzinie 14. Dzisiaj, kiedy to widzicie, więc... tu w ogóle jakiś powstał mur. O co tu chodzi w ogóle? Co tu się dzieje na tym Palionowie? To jest niepokojące. Ale nagrywam to o 14, więc nie wiem, co tu się dzieje na tym Palionowie. Jeszcze nie wiem, co się dzieje u Dave'a i u reszty, więc zobaczę to dzisiaj u nich na kanale, więc też zachęcam, żebyście wbili do nich, zobaczyli tam. O, jest mój klon. Dobra, wlazł do dziury normalnie jak kret. Halo, klon! Halo, czekaj, gdzie ty jesteś? Halo, klon. O, klon! Klon! Halo! O! Halo, chodź, bo jest sprawa. Idę. Pamiętasz naszą... No chodź, nie będę tak z tobą rozmawiał, jak ty tam, kurczę, patrzysz tak do mnie na górę. Trochę mi niezręcznie wtedy. Pamiętasz naszą ostatnią rozmowę? Pamiętam. No, o czym rozmawialiśmy? O moich diamentach oczywiście. O twoich klejnotach, dokładnie. No, więc słuchaj. No, nie robiłeś i nie znalazłeś nic. Ale ty mnie nawet nie denerwuj. Co ja tu ci zaraz powiem, to ty to... Czekaj, bo muszę aż sobie przepić, bo mi zaschło gardło, pożej. No, mów teraz. Znalazłem twoje diamenty u Świrusa w bazie. Tak. No, przysięgam, że... Dobra. A tu mi czołg jedzie, widzisz? O, gdzie? Nie widzę. O, tu w tym miejscu, tu. Ty jesteś, kurde, głupi jak but. Chodź, lecimy tam, pokażę ci co znalazłem i pokażę ci, że faktycznie są te diamenty. Tylko czekaj. Umawialiśmy się, że oddasz mi kamień nieskończoności. Jeśli tam faktycznie są te diamenty, oddasz mi go? Zastanowię się, jeśli będą diamenty... Nie zastanawiaj się, bo jak ci je pokażę, to ty je na pewno weźmiesz, więc... Ja pokażę, potem się dogadamy. Nie ma takiej możliwości, nie zdradzę ci, gdzie są diamenty, póki nie obiecasz mi, że w zamian za... To sam je znajdę. Dobra, proszę bardzo, szukaj, nie ma problemu. Ostatnio mówiłeś, że nie mam, już to sprawiłem. Że co? Ostatnio mówiłeś, że nie mam, to sobie sprawiłem. Flaka. I kto tu jest? Ty, bo ty jakoś ci się, prawda, łącze masz słabe chyba, bo jakoś cię przerywa. Łącze słabe? Jak słabe? No co ty mówiłeś, że ostatnio co o flaku mówiłem? Kurde, gdzie ty jesteś? Że nie mam flaka, to sobie sprawdzę. Co to jest? Aha, no dobra, ty coś, co tu jest? Jestem na bazie od Świrusa, gdzie ty jesteś? Walisz tym flakiem? Nie widzę cię. No, walę flakiem, czekaj. No, dawaj kurczę, bo cię nie widzę. Jezu, ty jesteś, i ty dalej uważasz, że jesteś lepszą wersją mnie? Jak ja już tu jestem, a ciebie nie? To było, bo chyba się zgubiłem. No widzisz, ty jesteś kurde taki buc, że to się w głowie nie mieści. Opa, jesteś, no. Jestem, widziałem cię, już, o, leci, znawca wielki. No, ty się kurde, buca, nie. Chodź tu. Ja, patrz jak lata, patrz jak lata. To teraz wiesz. No dobra, tylko ty nie wiesz gdzie jest... Będziesz mógł włożyć, no dobra, oddaj mi kamień nieskończoności w zamian za te diamenty. Dobra, ale czekaj. Bo ci nie pokazałem ich jeszcze. Prosta piłka. Dasz mi kamień nieskończoności jak ci pokażę diamenty, czy nie? Nie. Aha, dobrze, no to trzymaj się. Nie, no dobra, dam ci, żartuję. Nie, obiecujesz, czy w konia lecisz? Obiecuję, na moje paluszek. Ty, co to jest? Chodź tu, powiedz mi, wiesz, czy nie? Bo to jest przecież od generatora. Od czego? Od tego generatora. Serio, od generatora? Myślisz? No, od tego Infinity Generator, no przecież tam też była lawa, tu też jest lawa i też jest takie kółko, tam było na suficie wtedy takie. Ty no, w sumie łączysz wątki, nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz. Nie to co ty, co? A kurde no, ty jesteś kurde. Ty wygląda nie wpadł. No, bucem jesteś. Dobra, chodź tutaj. Tylko, no dobra, trzymam cię za słowo, że mi pokażesz. Demon był. Co? Ło kurczę, tu jest, ale się tu... Ty, Świrus to wyremontował chyba. Świrus tu wyremontował. Muszę za taką... Ty, musimy dać namiary, zarubiści są. Mówisz, że zabrała ekipa remontowa, czekaj, ja zaraz wrócę, bo sobie przypomniałem, że jednej rzeczy nie zabrałem z domu. Więc szybki robię powrót. Muszę do niego zagadać, też sobie taką u siebie w bazie. Ta? Zatrudnię, no. Ale ty kurczę. Ale dobrzy są. Twoja baza to jest w ogóle, to jest nora, kreta, a nie jakaś. Dobra, jestem z powrotem. Dobra, ty jesteś gorszą wersją mnie, nie rozumiesz tego dalej? Ty mieszkasz w szałasie, Ja mieszkam w szałasie, ty mieszkasz w, kurde, w dziurze wydrężonej w ziemi. Dobra, chodź, gdzie ty jesteś? Tu, za tobą, bo gdzie leziesz? No tu, bo tutaj jest, kurde, te twoje diamenty są. Kurde, to dobrze, że mówisz. No, tu, patrz. Tu. Tu było? Od początku? No kurde, widzisz jaki ty jesteś inteligent? Niemożliwe, że... Ty, jakie zejście tu jest? No, widzisz kurde? O, i pajączek tu jest. Pa, no i co, strzała. Jak tam? O nie, na strzała, na dwa. No dobra, ale widzisz twoje diamenty? Tak, widzę. Pozwól, że rzucę lekko trochę światła na tamtą sytuację. Co nie palisz? Ja ci zaraz. Zostaw. Ło, chyba się podpaliłeś. Dobra, te diamenty się i tak nie spalą przecież. Dobra, słuchaj mnie. Bierzesz je czy nie bierzesz? Biorę, ale ja już je wykopuję. To bierz je i idziesz mi oddać kamień nieskończoności. Oddasz mi czy nie? Tak. O kurde. Co ty robisz? To nie ja, to creeper wybuchł. Przydaj się na coś, te lasery. A nie. Twoje. Czekaj, palę tu pod ten. Rzuciłem trochę światła na tą sprawę. Dobra, zbieraj to szybko, kurczę, bo ja nie mam czasu na to, żeby patrzeć jak ty kopiesz te... Jezu, ten twój kill-off, to jest przecież jakiś dramat. Dobra, bo ty oszukujesz. Tu masz, jeszcze i chodź, szybko, już chcę mieć to z głowy. Oddaj mi ten kamień nieskończoności i miejmy to za sobą. I koniec naszej współpracy. Mamy się już nigdy nie spotkać, rozumiesz? Nie. No, do kurde, dobra, to cię tam zamykam. I tak wykopiłem. No wiem. Dobra, chodź. Gdzie ty jesteś, kurczę? Co ty robisz? Coś tu nie działa. Kurde, ale ty jesteś taką... Ulany jesteś taki, że nie umiesz nawet wpłynąć po tej wodzie. Jestem tak samo ulany jak ty. Nie, bo ty nie jesteś, kurde, moim klonem. Ty jesteś jakąś podrabianą, kurde, gorszą wersją. Ha, bo jestem podrabianym klonem. No. No, dobra, ale jesteś gorszą wersją mnie. Nie rozumiesz tego dalej? Dobra, chodź tu szybko, bo ja nie mam czasu. No idę. No, patrz, kurde, jak się wynurzył. Flak jeden. No i nawet nie... Biorę to, żeby się tu nie zorientował nikt. Dobra, idziemy do twojej... Gdzie ty masz, kurde, ten swój... W bazie pewnie go trzymasz, bo ty jesteś... Nic, idź do siebie. Co idź do siebie? Zapraszam, kurde. No, chcesz mi flakiem uciec, jak ja umiem latać? Wow, co tu jest? Patrz, jaka tu jest teren wyrównany. Dobra, nie było tematu. Chodź. Kurde, słuchaj mnie. Oddajesz mi kamień nieskończoności, chodź. To już jest koniec. No i o, patrz jak szybko tam poleciałeś, no dobra. Ja też się flakiem walnę, bo nie chce mi się kurczę tak być szybkim od ciebie bardziej. No ty jesteś jakiś kurczę, mega wolny jesteś. Dobra, chodź. Ja tam, nie wiem co ja... Ja cię dogonię, idź. No, tak też myślałem, dobra, ja tam sobie zalecę, o kurczę, creeper. Wow, co się dzieje z moim ekranem, dobra. Ja jestem koło twojej bazy, a ty jesteś kurczę jak zwykle flakiem najwolniejszym, więc... Nie nadążasz kurczę nad tym wszystkim. Dobra, jestem w twojej bazie. Ty, w ogóle czemu mi nie odpisać na tej tabliczki, co ja tu ci napisałem? No jesteś kurde analfabetą, co? Takie tabliczki. No właśnie, tak też myślałem. Nie, analfabetą jesteś, nawet nie przeczytałeś ich, bo nie umiesz pewnie. Dobra. Ja jestem u ciebie na bazie, Gdzie ty jesteś? Kurczę! Jezu, jak na ciebie trzeba długo czekać! Mi się już nudzi! Nudzi mi się, wiesz ile ja bym czasu, ile bym rzeczy zrobił w tym czasie, kiedy ty tutaj, kurczę, podróżujesz? Dobra, ja rozwalam te tabliczki, żebyś nigdy nie wiedział, co tu było napisane. Już w sumie to są nieważne. Przeczytałem to. A, ty przeczytałeś, kurde. Jedyne, co ty przeczytałeś, to akt zgonu chyba. Swój. Twój. Zaraz przeczytam. No chodź tu! Ja cię sunę, kurde, trzeba na ciebie tyle czekać. Dobra, kurde, jesteś takim flakiem, że coś w głowie nie mieści. No, chcę kamień. Gdzie go masz? Tylko najpierw powiedz mi tak. Chcesz odzyskać moce, czy nie? Znaczy, chcesz zostawić swoje moce? No jasne, że chcę, ale... A właśnie, to co mam zrobić? Co? Diamentowe ogólnie rzeczy na niego źle oddziałują i... To narzędzia odłożę, nie? No ale jak mam... Strój też sobie odłóż, jak masz. No ja mam tylko strój, No to strój odłóż, no i chodź. A mogę sobie żarcie zabrać i flaka, czy nie? No żarcie sobie wali i flaka, takie rzeczy sobie wali. Flaka zostawię, bo tak mnie potrzeba. Tylko diamentowe rzeczy odłóż, nie? Tak, no odłożyłem, dobra. Gdzie jest ten? Tu jest. Ta, jasne, ty chcesz mnie chyba uwięzić, ty. Nie. Nie ma takiej możliwości, nie wchodzę tam, ty mnie w konia robisz. No przecież to jest cela jakaś. Wchodzę. No sam tu jestem, to zamknij mnie jak chcesz. No dobra. Jest kamień, no popatrz się, tu wchodź. Ej! Ty! No nie! Dobra, walę cię laserem. Co? Wal. Co jest? Dlaczego ja nie mam mocy? Nie. Co się dzieje? Puszczaj mnie stąd flaką najgorszy. Dlaczego ja nie mam mocy? Jak tyś to zrobił? Dlaczego mi zabrałeś mocę? Oddaj mi mocy, nie mam lasera w ogóle. Spójrz na to. Co? Że się otworzył? No zobacz sobie, odwróćcie. Co to jest? To są kamienie, które zabierają ci moc. Nie, wypuszczaj mnie stąd flaką najgorszy. Dobra, ale ty... Dobra, i ty jesteś skończony. I ty mówisz, że jesteś lepiej. Dobra, kurczę. Nie, dlaczego się dałem złapać na coś takiego? Dobra, idę se na sracza. Dobra, słuchajcie. Złapał mnie mój klon, uwięził mnie w tym więzieniu. Jakoś musimy się stąd wydostać, nie ma to tamto. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, więc zapraszam. Oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Wbijamy 100. Co ty kurde się jeszcze odzywasz? Albo ci uderzył. Żebyś z głodu nie umarł. Kaj. Znaj łaskę Pana. Gdzie mam? Przy łóżku. Jeszcze nóż masz. A po co mi ten nóż? Żeby sobie chleb mógł pokroić. Masło dostaniesz raz w tygodniu. No dobra, ale ja cię nienawidzę, Boże, jak ja stąd wyjdę, odzyskam tylko mocę, to cię będę palił i mroził. Będziesz pił tą samą. Tak? O, dobra, ty jesteś flakiem. Ale tu mam zlew jeszcze, to sobie zlewu będę piła, ty kurde. Dobra, nie rozmawiamy. Siadam se na kiblu, widzimy się już jutro, trzymajcie się, na razie, pa!